Cześć wszystkim słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie w siódmym już odcinku z serii nauka programowania od A do Z. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, czym jest pętla for each i jak ją możemy wykorzystać w praktyce. Słuchajcie, w poprzednim odcinku udało nam się napisać taki oto kod. Widzimy tutaj, że mamy użytą pętlę for, dzięki której zostają wyświetlone wszystkie owoce, które są dostępne w sklepie. Słuchajcie, kliknijmy sobie na tą zieloną strzałeczkę. Kliknijmy RUN owoce Main. I zobaczymy, że ten program teraz obecnie wyświetla wszystkie dostępne owoce, czyli widzimy tutaj truskawkę, widzimy malinę, widzimy porzeczkę, widzimy agres, widzimy banana, widzimy, że jest to zgodne z tym, co mamy zainicjalizowane tutaj. Czyli są to wszystkie wartości dostępne w tablicy owoce. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie to samo, z tym, że przy użyciu pętli forage. A więc zaczniemy sobie od napisania takiej pętli forage pod tą właśnie pętlą, którą mamy tutaj napisaną. A więc oddzielmy sobie tutaj może te dwie pętle jakimiś na przykład myślnikami, a więc napiszmy sobie system out print ln. i tutaj napiszmy kilka myślników. I teraz przejdziemy do pisania pętli for each. Słuchajcie, podpowiem wam, że zawsze pętle for each tak naprawdę w ten sam sposób rozpoczynamy, więc zawsze ona będzie również się zaczynać od słówka for. A więc piszemy for i podobnie jak w poprzednim przypadku otwieramy i zamykamy nawias okrągły. Tutaj zaraz sobie go wypełnimy i otwórzmy od razu nawiasy klamrowe. I tutaj będziemy mieli operację wyświetlenia czegoś, a więc napiszmy sobie system out println i zostawmy na razie te tutaj nawiasy puste. Słuchajcie, w tych nawiasach, jeśli chcemy, żeby była to pętla forage... Będziemy mieli do czynienia zawsze z dwoma członami w tym przypadku. E, widzimy tutaj, że poprzednio mieliśmy do czynienia z trzema członami oddzielonymi średnikiem. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z dwoma członami oddzielonymi dwukropkiem. A więc, słuchajcie, e, rozdzielmy sobie tutaj, może te dwa człony właśnie dwukropkiem, i teraz zastanówmy się, co powinniśmy tutaj wpisać. Może zaczniemy sobie od drugiego członu. Tutaj powinniśmy zamieścić. Albo tablicę, albo kolekcję. Zaraz sobie opowiem bardzo skrótowo czym jest kolekcja. W każdym razie ten drugi człon tutaj powinien zawierać albo tablicę, albo kolekcję. My mamy tutaj dostępną tablicę, więc napiszemy sobie tutaj po prostu owoce. Tutaj powinniśmy z kolei zamieścić deklarację zmiennej, która będzie przyjmować kolejne wartości z tej właśnie tablicy. Przynajmniej w naszym przypadku, z tego względu, że właśnie tutaj napisaliśmy owoce. A więc ta deklaracja może wyglądać na przykład tak. Napiszmy sobie string, z tego względu, że wartości w tej tablicy są właśnie typu string. I napiszmy sobie nazwę tej zmiennej, a nazwą naturalnie będzie w tym przypadku. Owoc. Z tego względu, że właśnie ta zmienna owoc każdorazowo po wykonaniu tej właśnie instrukcji, która znajduje się tutaj, będzie przyjmować kolejną wartość owocu, a właściwie nazwy owocu znajdującego się tutaj w tej tablicy. A więc możemy sobie wyobrazić, że wraz z pierwszym obrotem pętli ta zmienna owoc przyjmie wartość truskawka, zaś z drugim obrotem pętli. Ta zmienna owoc przyjmie e, wartość malina, i wtedy właśnie wykonując e, tę instrukcje, która zaraz tutaj będzie wyświetlała właśnie owoc, e, tutaj będzie wtedy właśnie, e, że tak powiem, przekazany właśnie do tej metody system out właśnie owoc, e, który będzie miał wartość w postaci tutaj ciągu znaków w malina. Następnie będzie to ciąg znaków porzeczka, następnie agrest. I następnie banan. A więc poprawmy sobie przede wszystkim tutaj tę metodę system out println. Tutaj powinniśmy oczywiście wyświetlać nasz aktualny owoc, który jest dostępny w danym, że tak powiem, obrocie pętli. A więc napiszmy sobie tutaj owoc. Tutaj może usuńmy sobie te niepotrzebne odstępy, żeby było to bardziej przejrzyste i Uruchommy sobie naszą aplikację. Teraz zobaczymy, czy ta pętla for each działa poprawnie, czy da taki sam efekt, który osiągnęliśmy tutaj w przypadku użycia zwykłej pętli for. Także uruchamiamy sobie nasz program. I porównajmy sobie teraz wyniki działania dwóch pętli. Tutaj mamy wynik działania naszej pętli for. Widzimy, że mamy wyświetlone wszystkie pięć owoców dostępnych w sklepie. I tutaj mamy wynik pętli for each. I tutaj również mamy wyświetlone 5 owoców dostępnych w sklepie. Jak widzimy, mamy tak naprawdę w 100% tożsamy wynik. I teraz możemy zastanowić się nad różnicami między tymi dwiema pętlami. Możemy zauważyć przede wszystkim, że tutaj w tej pętli for each nie mamy tutaj w ogóle dostępu do indeksu, więc nie możemy odnieść się tutaj w tej pętli for each do indeksu danego elementu, czyli nie możemy odnieść się do indeksu właściwie, Aktualnie dostępnego elementu. Moglibyśmy to na przykład zrobić w ten sposób: na przykład deklarując sobie tutaj zmienną indeks, albo właściwie ją inicjalizując od razu też. I tutaj na przykład moglibyśmy zwiększać indeks o 1, dzięki czemu otrzymalibyśmy, że tak powiem, również indeks tutaj w tej pętli, ale widzimy, że wygląda już to nieco mniej wyraźnie aniżeli tutaj w tej zwykłej pętli for. A więc przed wykorzystaniem takiego właśnie zapisu warto się na pewno zastanowić, czy nie lepiej skorzystać w tym przypadku ze zwykłej pętli for. Po prostu pętlę forage stosujemy zazwyczaj w przypadkach, kiedy indeks nas tak naprawdę nie interesuje i po prostu chcemy wykonać jakieś instrukcje dla każdego z elementów danej tablicy albo kolekcji. Słuchajcie, mówię tutaj kolekcji, a jeszcze nie wyjaśniłem właśnie tego terminu, dlatego teraz pokrótce postaram wam się wytłumaczyć, czym mniej więcej różni się tablica od kolekcji, a więc... Usuńmy sobie, może, ten indeks tutaj. Usuńmy sobie też zwykłą pętlę for. I tutaj stworzymy sobie teraz kolekcję, która będzie zawierała te same elementy, co ta tablica owoce. A więc, jedną z takich kolekcji dostępnych w języku Java jest na przykład ArrayList. Piszemy to dokładnie tak: piszemy tutaj ArrayList. Tutaj Piszemy tak zwany typ generyczny, czyli w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z typem generycznym, jakim jest string, a więc napiszmy sobie to od razu, po prostu z tego samego względu, z którego użyliśmy tutaj, właśnie typu string, po prostu tutaj te elementy będą również typu tekstowego i będą one reprezentowały nazwy owoców. Tutaj musimy dokonać importu klasy ArrayList, z tego względu, że nie jest ona domyślnie dostępna tutaj że tak powiem w naszej klasie, dlatego powinniśmy kliknąć gdziekolwiek tutaj na nazwę klasy ArrayList, kliknąć, czy też nacisnąć, następnie dwa klawisze jednocześnie Alt plus Enter i tutaj powinniśmy kliknąć import class. Dzięki temu widzimy tutaj, że na górze naszej klasy została zaimportowana klasa. ArrayList, która znajduje się w pakiecie Java Util. Słuchajcie, czym są pakiety, wytłumaczymy sobie w przyszłych odcinkach. Póki co ważne, żebyśmy widzieli, że w ten sposób możemy właśnie importować nasze klasy, które nie są dostępne w naszej klasie. I tutaj nazwiemy sobie teraz jakoś naszą listę owoców. Nazwijmy sobie ją na przykład Lista Owoców. I tutaj zainicjalizujemy sobie naszą listę pisząc new array list. Tutaj możemy zastosować tak zwany diamond operator i Tutaj otwieramy i zamykamy nawias okrągły, z tego względu, że korzystamy z pustego konstruktora, który nie przyjmuje żadnego parametru. I póki co myślę, że wystarczy, żebyście znali na razie taki, właśnie sposób inicjalizacji kolekcji typu ArrayList. I teraz dodamy sobie wszystkie te elementy, które znajdują się tutaj w tej tablicy do naszej listy, a więc wykorzystamy sobie do tego metodę o nazwie add. Piszemy więc lista owoców. Tutaj zauważyłem, że mam literówkę w nazwie tej listy, a więc napiszmy sobie tutaj, a właściwie poprawmy tę nazwę na lista owoców. Teraz wszystko się zgadza i teraz możemy tutaj na obiekcie tej właśnie listy wykonać metodę add i napiszmy tutaj nazwę pierwszego owocu, a właściwie możemy sobie skopiować całą tę wartość. Kopiujemy sobie ją, wklejamy sobie ją tutaj i tak naprawdę kopiujemy tę linijkę, jeszcze czterokrotnie, żebyśmy mieli też dodane tutaj 5 owoców. Kopiujemy sobie to czterokrotnie. I tutaj również możemy te wartości sobie skopiować po kolei. Tutaj musimy wiedzieć, że kolejność ma tutaj jak najbardziej znaczenie. Kopiujemy sobie też agrest, kopiujemy banana. I mamy już listę, która będzie zawierała 5 elementów. Teraz możemy zobaczyć, czy nasza pętla forage zachowa się w ten sam sposób, kiedy tutaj zamiast korzystać z tablicy owoce, wykorzystamy naszą listę o nazwie lista owoców. A więc napiszmy sobie tutaj lista owoców i uruchommy sobie teraz nasz program. Tak naprawdę tablicę możemy sobie wyrzucić, z tego względu, że nie jest ona już nam do niczego potrzebna. I teraz uruchommy sobie właśnie nasz program i zobaczymy, czy wynik będzie poprawny. Jak widzimy wyświetliła nam się tutaj truskawka, malina, porzeczka, agrest i banan. Czyli wszystkie pięć owoców dostępnych w sklepie. Także widzimy, że pętle forage możemy również z powodzeniem stosować w przypadku kolekcji. Tutaj właśnie pokazałem wam taki sposób inicjalizacji kolekcji typu ArrayList. LI o kolekcjach opowiemy sobie na pewno w kolejnych odcinkach. Póki co wydaje mi się, że ta wiedza na temat kolekcji powinna wam wystarczyć. Zauważmy, że tutaj możemy sobie te kolekcje bez problemu rozszerzać, że tak powiem, dynamicznie i ciągle będziemy mieli do czynienia z tą samą instancją listy, a więc możemy sobie zrobić coś takiego, że na przykład po tej pętli forage na przykład dodamy coś do tej listy Jakiś owoc. Teraz żaden owoc nie przychodzi mi do głowy, ale powiedzmy, że niech będzie to poziomka. Teraz możemy sobie skopiować te pętle, właśnie. I wyświetlić jeszcze raz wszystkie owoce i zobaczymy, że tą listę możemy rozszerzać właśnie w sposób, że tak powiem, dynamiczny, i będziemy mieli do czynienia ciągle z tą samą instancją listy, co w przypadku tablic nie byłoby możliwe, z tego względu, że w przypadku, gdy chcielibyśmy na przykład dodać jakiś element do tablicy, to musielibyśmy na przykład skopiować zawartość poprzedniej tablicy, rozszerzyć ją o jakiś element, ale wtedy mielibyśmy tak naprawdę do czynienia już z inną tablicą. Nie chciałbym jakoś szczególnie wgłębiać się teraz w ten temat. W każdym razie uruchommy sobie nasz program i zobaczmy, czy faktycznie otrzymamy tutaj wynik działania programu w postaci takiej, że właśnie druga pętla wyświetli tą listę rozszerzoną o nowy owoc w postaci poziomki. A więc uruchommy sobie właśnie program. Widzimy tutaj, że pierwsze wywołanie programu wyświetliło nam 5 owoców. Właściwie nie pierwsze wywołanie programu, tylko ta nasza pierwsza pętla wyświetliła 5 owoców. Natomiast druga pętla tutaj wyświetliła 6 owoców. I właśnie tutaj mamy te owoce rozszerzone o nowy owoc, jakim jest poziomka. A więc widzimy właśnie, że. Tą kolekcję możemy rozszerzać w sposób dynamiczny. I właśnie to jest jedna z głównych różnic między tablicą a kolekcjami. Oczywiście są też kolekcje, których nie możemy tak naprawdę rozszerzać, ale to już naprawdę temat na inny odcinek. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek podobał wam się, że wiecie już jak działa pętla Forage. Słuchajcie, jeśli ten odcinek ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach, gdzie wytłumaczę czym są pętle While i Do While. Także do zobaczenia, cześć! Спасибо.